taka już nas zna przez te filmy, to my zawsze korzystamy z okazji, żeby się spotkać, napić się razem herbaty, pogadać. I ruszamy. Wszystko jest tam wyłączone, gaz i tak dalej, tak? Poznasz diesla? Poznasz diesla, tak? Dieselek, tam jest taki duży piesek, no. To lecimy, nie śpimy. Ruszamy do Nowo Szczeben. Jakieś 4 godziny jazdy przed nami? No, 4 godziny. No. Mill Park to dobrze osłonięty kemping znajdujący się w atrakcyjnej, zalesionej dolinie w miejscowości Berry Nobu. Jesteśmy w Mill Park. Pogoda nas za bardzo nie rozpieszcza. Deszcz wpada od momentu, kiedy prawie przyjechaliśmy, ale jest bardzo przyjemnie i ciepło. A to jest jedno z trzech pól kempingowych. To się nazywa Bottom Hill. To jedna z dróżek leśnych przy strumieniu. Uważam, że ten rodzinny kemping jest po prostu wymarzonym miejscem na odpoczynek dla każdego, ponieważ panuje tutaj przyjazna i miła atmosfera. A tutaj sławne namioty, które można sobie wynająć. A nasza parcela znajduje się na Lakefield, czyli zaraz od bramy wjazdowej, kierowaliśmy się na lewo i jesteśmy tam, numer 15. A tu znajduje się blok z toaletami, prysznicami damskimi i męskimi. Tutaj również pralnia, łazieneczki są bardzo czyste w środku. Korzystałam z prysznica dzisiaj i było naprawdę czysto. Z czego ten park słynie? Z Kazik TV oczywiście, czyli Kasia kempinguje. Ja tak na poważnie to nie tylko z tego. Park jest naprawdę bardzo ładny, urokliwy, mieszczący się pod lasem, otoczony strumieniem, mający jezioro w środku, także jest super. Jest on położony w niewielkiej odległości od plaży Broad Sands i kilka minut jazdy samochodem do Woolacombe i Combe Martin, który właśnie chcemy Wam pokazać. Combe Martin to małe miasteczko na wybrzeżu północnego Devonu z ładną piaszczystą plażą otoczoną skałami. W porcie nadal są zacumowane łodzie, chociaż w dzisiejszych czasach jest prawdopodobnie więcej statków rekreacyjnych niż łodzi rybackich. Cudownie, jest naprawdę. Ale jest taka, taka jest delikatna, taka malutka. Naszych podróży, no nie mieliśmy aż tak wiele. Osoby, z którymi się spotkaliśmy, to były osoby tylko towarzyszące nam w danym momencie. Mill Park to nie tylko cudowne miejsce do odpoczynku dla każdego, ale również Kasia kempinguje z Kazik TV, która zaprosiła nas do siebie, aby pokazać, jak mieszka. Tak właśnie Kasia kempinguje. Mają super przyczepkę, do tego mają doczepiony namiot. Witamy, witamy. Cześć. To nasza Kasia, sławna. Kasia kempinguje z Kazik TV, dzięki której poznaliśmy to miejsce, bo gdyby nie ona, to byśmy nie wiedzieli, że takie miejsce istnieje. A tutaj dieselek. Tak, to jest sławny diesel. Jest,
Fidel. Chcieliśmy, Kasia, zadać Ci tylko kilka pytań. Jak Ci się tutaj mieszka i pracuje w Mill Parku? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pozwólcie tylko, że zasunę ścianę, żeby pies mi nie uciekł do wielnią. I już Wam opowiadam. To jest mój drugi rok w Mill Park na kempingu. Pracuję i żyję na kempingu. Z pracy od razu na kemping. Mieszkam sobie tutaj z moim psiakiem kochanym i z mężem. W tej kolejności. Mamy przyczepę, mamy przedsionek, mamy ogródek, który teraz jest trochę mokry dzisiaj, wyjątkowo. Ale żyjemy sobie tutaj bardzo wygodnie. Jeżeli interesuje Was to, jak wygląda moje życie codzienne tutaj na kempingu w North Devon, co robimy, no to zapraszam na mój kanał oczywiście i pozdrawiam wszystkich widzów nasze Caravan Adventures, poszukiwaczy przygód. Tu jest mikrofon. To jest właśnie ten kącik i z reguły jest widok na ogródek. Tak, tak. Na pogodę. Tak, to jest tak. Nasza taka miejscowa, kiedy odwiedzają nas widzowie, a mamy szczęście, że sporo osób nas tutaj odwiedza w Mill Park i Was też zapraszam. Z reguły tutaj zaczynamy od herbatki. Pierwsze spotkanie to jest herbatka przy tym stole live'owym. Jak jest fajnie, to przenosimy się do ogródka i generalnie razem spędzamy miło czas. Kasiu, przypuszczam, że nasi widzowie chcieliby zobaczyć, jak mieszkasz. Możemy zajrzeć do Twojej przyczepy? Bardzo proszę, chodźcie. Oczywiście, jak chcecie zobaczyć dokładnie, jak ta przyczepa wygląda, Kasia pokazuje ją na swoim kanale. Natomiast ja Wam tylko tak szybciutko pokażę. Jest bardzo fajna, dużo większa od naszej. Mają oczywiście swój kącik sypialniany. Tutaj jest łazienka. Mają oczywiście taką swoją przestrzeń tutaj dzienną. I kuchnię, czyli czego więcej tutaj potrzeba? No niczego więcej, wszystko jest na miejscu, z czego potrzebują skorzystać. Właśnie jeszcze jakiś sprzęt do nagrywania. Także jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości, czy to jest naprawdę siedziba twórców na YouTube, to proszę, oko możecie spojrzeć. Różne takie zobaczcie, sprzęty. Proszę, to jest właśnie kanał YouTube, tak. Kazik TV. Nazywa się również, zaczyna się Kasia Kempinguje. Kasia Kempinguje. Na początku to był Kazik TV, później zmieniliśmy na Kasia Kempinguje, a to są niektóre z krajów, które odwiedziliśmy. Bo Magnesy. Zaczęło się od podróży kamperem. Zaczęło się od podróży starym kamperem. Przygoda teraz jest... Pozdrawiamy chłopaka, który nam... Pozdrawiamy Sebastiana, który nam w podróży naprawił jakieś kierunkowskazy kilka lat temu w kamperze. Zaczęło się od podróży kamperem 30-letnim. Jeżeli Was ciekawi, jak wyglądała taka podróż, to zrobiliśmy dwie takie podróże starym kamperkiem. Po czym osiedliśmy troszkę na kempingu, ale planujemy dalsze podróże w kamperem i nie tylko. Najbliższe już w grudniu, także już się nie możemy doczekać, bo w tym roku mamy urlop w grudniu. Nie wiem, kiedy Wy macie swój urlop, może już mieliście swój urlop. Jakie Wy macie plany wypoczynkowe, kochani? Właśnie to było moje następne pytanie. Właśnie, co zamierzacie, jakie plany na zimę, ponieważ sezon już prawie ku końcowi. Tak. Pomimo, że jest wrzesień, jest dosyć spore obłożenie u Was. Tak, to jest co prawda. Jest wielkie zdziwienie tak naprawdę. I to bo... nas bardzo cieszy, że jest obłożenie, że jest rób, bo to znaczy, że jest praca. No ale po pracy, kiedy właśnie kurteczka Mill Park jest zdejmowana, mamy czas na YouTube, na podróże, na przygody. W tym roku zostajemy w Anglii, wyjątkowo, ale myślę, że będzie fajnie, będziemy starali się udowodnić wszystkim, że w Anglii zimą też można fajnie spędzić czas w ciekawy sposób i przeżyć ciekawe przygody. Także mam nadzieję, że podobnie jak Wy na swoim kanale, my też zainspirujemy widzów do przygód i do odkrywania Wielkiej Brytanii. Dobry pies, tak. O, Diesel się obudził teraz. Pięknie. To nieprawda, że starego psa nie można nauczyć nowych sztuczek. Podaj łapę, dobrze. Nosek, pięknie. Diesel miał 2,5 roku, kiedy do nas trafił i można powiedzieć, że to jest a rescue dog, czyli taki pies ze schroniska. Pies z przyszłością. Dieselek, chodź, no chodź. Chodź, pokaż jeszcze, obrót. Obrót. Pięknie. Hop. Ślicznie, siadł. Dobrze. Super. Dobry pies. Także zachęcamy przy okazji wszystkich, żebyście dawali szansę starszym psom. Też psom z przeszłością, które kochają miłością po prostu niepowtarzalną. To jest właściwie członek rodziny, który zmienił nasze życie i który doprowadził nas do podróży, do kampera, do przyczepy i teraz do takiego życia na luzie, życia w spokoju po prostu na kempingu.
No właśnie, a powiedz mi właśnie, ty to mieszkanie w przyczepie i praca. Czy czujesz się bardziej, że jesteś w pracy, czy jesteś bardziej na urlopie, czy na wakacjach? Ja kocham przebywać na zewnątrz i nawet mimo, że dzisiaj troszeczkę pada deszcz i ja pracuję na zewnątrz, to i tak pracuję z uśmiechem na ustach, bo kocham to miejsce, kocham być w przyrodzie i miałam różne prace wcześniej, miałam nawet tak zwaną karierę, ale nadal nie wróciłabym do jakiejś smutnej pracy w biurze, do stanowiska nie wiadomo jak prestiżowego, nie zamieniłabym moich kaloszy i mojej deszczówki i tej pracy w przyrodzie, bo to jest jak ćwiczenie. A wiadomo, że aktywność fizyczna dobrze wpływa na umysł. I tyle. Polecam wszystkim ruch na świeżym powietrzu, w każdą pogodę. Super. Więc zapraszamy do oglądania Kasia Kempinguje Kazik TV. Tak, jak najbardziej. I zapraszam oczywiście na kemping do Mill Park od marca do końca października. Fajne miejsce na wypoczynek, a przy okazji można nas poznać. Jeżeli też robisz vlogi albo robisz coś ciekawego, z czym chcesz się podzielić światem, to my chętnie też zrobimy o tym film. Zawsze jesteśmy otwarci na nowe spotkania, na nowe kontakty, nowe inspiracje. Dziękujemy wam wszystkim za oglądanie i ja dziękuję w imieniu Patrycji i swoim za wszystkie łapki, za wszystkie komentarze, bo kiedy tworzy się na YouTube, to człowiek naprawdę jest taki, tak ma nadzieję, że ktoś jakoś na to zareaguje, prawda, na to, co my tworzymy. Także naprawdę każdy głos jest ważny, każdy widz jest ważny. Każda subskrypcja. I każdy głos od was, każda wasza opinia nas po prostu cieszy i ja wszystkie komentarze czytam. Ja też? Również, tak, oczywiście i staramy się jak najszybciej na wszystkie komentarze odpowiadać. Jesteśmy również na Instagramie, tak? Tak, Jesteś również na YouTubie. Tak. I swoje filmiki masz na YouTubie, jesteś na... Na Facebooku też! Tak. Wszędzie, gdzie powinniśmy być, nas znajdziecie. Kazik TV spamuje świat. Tak, oglądajcie nas, zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia! Pa. Czas pożegnać Mill Park. To była nasza miejscówka. Dziękujemy jeszcze raz Kasiu i Marku za super czas spędzony razem. Na pewno tu wrócimy i będziemy was polecać z całego serca. Trzymajcie się, pa! Mill Park żegna nas deszczykiem. Płacze za nami, że wyjeżdżamy. Muszę coś jeszcze pokazać, to jest super. Można się częstować ziołami. Czas jechać do domu, nie? Jak wam się podobało w Mill Parku? Fajnie było, nie? Podobało ci się? Pewnie, że się podobało. Trochę mokro, ale super.